Witam wszystkich YouTuberów i zapraszam do obejrzenia super recenzji kolejki elektrycznej Mechano wersja... Tak, nie, to nie jest fotomontaż, TGV. Model nie jest co prawda dokładnie odwzorowany, bo pokażę wam na jakich błędach. Jakie błędy są? Tutaj co prawda powinny być elementy dodatkowe, takie jak zasilacz, transformator, lustre, kabelki. Więc rozpocznijmy od obejrzenia pociągu. Jest to model wykonany dość dobrze. Z dobrego plastiku. Świetnie pokazuje francuski pociąg. Minusu nie ma tam wnętrza, ale w każdym sklepie modelarskim można kupić dodatki, które można później wsadzić do pociągu. Teraz przejdźmy do lokomotywy. Są dwie, co prawda jedna jest to wagonik jakby, ale druga jest funkcjonalnym modelem elektrowozu. Z ciekawostek napomnę, że obie mają pantografy. Dobra, spróbujmy podnieść oba pantografy. Jak widać, pantografy się podnoszą. Ustawić je można w różnych pozycjach. Niestety, odbieraki mocy są zbyt krzywe, ale można to poprawić, montując pantograf od zwykłej piko czy limy. Od spodu nic ciekawego, tylko jest firma, która wykonała w tym wypadku Mechano. Wózki wykonane z dobrej jakości metalu. Tak, metalu. Porównajmy teraz ten model z czymś nieco innych gabarytów. Tak, trochę dziwne połączenie. Tuningowana pula demonicznego kierowcy. Jak widać, oba pojazdy są to dziwne porównanie, ale oba pojazdy nieźle pokazują, na co stać konstruktorów maszyn. Teraz coś, co jest też dziwne porównanie. Mój wehikuł czasu z powrotu do przyszłości. Cóż, gdyby Emmett Brown mógł kupić pociąg nowy, inny, to pewnie kupiłby TGV na wehikuł czasu. No i wreszcie dość marne porównanie z Hot Wheelsem. Ciekawie się prezentuje, ale jak napomnąłem wcześniej, modele są Mechano. A, żebym nie zapomniał, marka Mechano nie jest naprawiana w pewnym sklepie o nazwie Lokomodel. Nie podam niestety adresu, ale napomnę, że nie naprawiają tam tych modeli. No i ostatnie już porównanie z moim telefonem komórkowym. Pewnie wielu z was się zastanawia, dlaczego z telefonem. I dlaczego osoba, która ma dość poważnie brzmiący głos, recenzuje zabawkę dla dzieci? Albo jak lubię pociągi. Z ciekawostek można jeszcze wspomnieć, że tą wersję kolejki można kupić w wersji, nie wiem, jak to nazwać, więc nazwijmy to jak w przypadku
PlayStation Slim, czyli to, ta wersja, i Super Slim, czyli z makietą. Bo to mi tylko przyszło na myśl, bo nie wiem, jak to nazwać. Na opakowaniu jest ponadto zatytułowane nazwany zasilacz. Nie wiem, czy będzie to widać. Spróbujemy włożyć tryb makro. Zasilacz, transformator. Dalej jest wizerunek kolejki. Dalej jest układ torów. I cena. Dalej jest cena właśnie. Logo marki. I kod kreskowy. A po drugiej stronie selek dolnych informacji. Chyba każdy widzi, co jest w zestawie. Więc nie musi, nie potrzeba. Ale ciekawostką jest druga strona. Po drugiej stronie mamy wykaz informacji znajdującego się zestawu. Dwie lokomotywy. Jedna jest silnikiem. Druga to wagon. Dwa wagony. Jeden to terminal. 11 łuków. Dwa proste odcinki. I tak wygląda cały zestaw. Dalej mamy zasilacze i regulator prędkości. Dalej jest jeszcze parę dodatków typu spinki, gwoździe, nie wiem, tam jeszcze coś. Dalej mamy nazwę, w tym wypadku ALT.T683. Dalej mamy wszelkie ostrzeżenia typu zabawka elektryczna 12V, nie wyrzucać do kontenera na śmieci i tak, od 8 lat wzwyż. Dalej mamy kielisek i parasol, to oznacza, że towar tłukący i nie mocyć. Dalej mamy TCW Atlantique, czyli ten zestaw. Dalej mamy AVE Renfe, to jest konkurencyjny pociąg konkurencyjnej firmy. Nie wiem, dlaczego oni pomalowali TCW w taki kolor. Dalej jest TCW Duplex, czyli wersja dwupiętrowa. Dalej mamy Thalys Railroad, czyli angielski zestaw, i Mechano Lines Train. To w wolnym tłumaczeniu znaczy linie kolejowe Mechano. No a tutaj mamy już informacje typowo znaczące, co to jest. Co jest w pudełku? I z czym mamy do czynienia? Świetna rzecz to jest. Jakby co to później zacenzuje inną kolejkę, którą też nabyłem rok temu.